Pewnego dnia, gdy nauczał wśród słuchaczy, siedzieli również faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz z Jerozolimy, a była w nim moc Pana, dzięki której uzdrawiał. I wtedy jacyś ludzie przynieśli na posłaniu sparaliżowanego. Chcieli go wnieść do środka i położyć przed Jezusem. Jednak ze względu na tłum nie mogli znaleźć sposobu, by się do niego przedostać. Dlatego weszli na płaski dach, zdjęli część stropu i przez otwór spuścili posłanie z chorym prosto przed Jezusa. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział: człowieku, przebaczone są ci twoje grzechy. Wtedy znawcy prawa oraz faryzeusze zaczęli się zastanawiać, kto to jest. On obraża Boga. Kto, jeśli nie sam Bóg, może przebaczać grzechy? Jezus przejrzał ich myśli i powiedział do nich: nad czym się tak zastanawiacie? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć: przebaczone są ci grzechy? Czy wstań i zacznij chodzić? Wiedzcie jednak, że Syn Człowieczy na ziemi ma władzę przebaczania grzechów. I tu polecił sparaliżowanemu: wstań, złóż posłanie, możesz iść do domu. I chory natychmiast wstał. Widzieli to wszyscy. Podniósł to, na czym leżał, i chwaląc Boga, odszedł do swego domu. Wtedy wszyscy wpadli w uniesienie. Zaczęli chwalić Boga i, przejęci lękiem, mówić: dziś zobaczyliśmy coś, co wykracza ponad ludzkie pojęcie. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy przez chwilkę zastanowili się nad tym fragmentem. Moi drodzy, tak jak rozpoczęliśmy, tak jak też śpiewaliśmy wiele pieśni, wierzymy, że Pan Bóg ma moc dzisiejszego dnia. To nie historia. Może inaczej, to też historia. Ale historia tylko buduje naszą wiarę. Ale realność to dzisiejszy dzień. Wierzymy, że Pan Bóg ma moc uzdrawiać, że On uzdrawia. Czasem może nawet i przez lekarzy, ale i tak to jest od Niego. Pozwólcie, że zacznę od pewnej myśli, która nie wypływa tak bardzo bezpośrednio z tego fragmentu. Oczywiście jest, ale nie jest to pierwszorzędna myśl, bo pierwszorzędną myślą jest to, że Pan Jezus był w którymś miejscu, przyniesiono sparaliżowanego i on został uzdrowiony. Maksymalny skrót. Ale to jest jakby kluczowe znaczenie tego wersetu. Ale rozpoczynając od wersetu 17 czytamy, że kiedy tam nauczał, siedzieli również faryzeusze, nauczyciele prawa, którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz z Jerozolimy. Kiedy analizowałem ten fragment, kiedy go czytałem wielokrotnie, myślałem, po co ewangelista Łukasz zapisał te słowa. Przecież one nic nie zmieniają w tym ogólnym przesłaniu. Czy by oni tam byli, czy by ich tam nie było, czy by byli z innych miejsc. Wszystko jedno. To nie miało żadnego wpływu na ten najważniejszy przekaz, że oto człowiek został przyniesiony i został uzdrowiony. Ale wiemy, że w Biblii nie ma ani jednego przecinka, ani jednej kropki bez celu, bez jakiegoś znaczenia. I kiedy tak nad tym rozmyślałem, to gdzieś Duch Święty przyszedł z taką myślą. A ilu faryzeuszy, nie tylko tutaj, w ogóle, za czasów służby Pana Jezusa, ile zostało uzdrowionych? Ile zostało dotkniętych mocą Bożą? Ile przeżyło coś z Nim? Wiecie, myślę, że ten kontrast tu jest też zaznaczony celowo. Dlatego, że faryzeusze przychodzili zawsze już ze swoim schematem. Wiele ostatnio mówiliśmy na temat faryzeuszy, więc nie chcę się już w to wgłębiać, bo ostatnio sporo mówiłem o nich. Ale oni zawsze przychodzili na jakieś spotkanie, gdzie był Pan Jezus, ze swoim schematem myślenia, z krytykanstwem. Przychodzili z czymś, co świadczyło o zamknięciu ich serca. Oni tak naprawdę nie byli pragnący, jak większość ludzi. Oni nie chcieli czegoś przeżyć. Oni po prostu przyszli i byli zamknięci. I tutaj w tej sytuacji, w tej historii oni są wspomniani celowo. Słuchajcie, to
Ile ich było? Trudno powiedzieć, ale nie mało. Jest wymienione są dwie krainy, Judea i Galilea. Krainy. Wiecie, ile tam było wiosek? Ja nie wiem. Ale pewno sporo. W dwóch krainach musiało być sporo wiosek. Pomyślmy o naszych, nie wiem, województwach, powiatach. Już to zawężmy. Ileż wiosek jest? A czytamy, że byli faryzeusze z każdej wioski i jeszcze z Jerozolimy. Więc musiało ich być całkiem sporo. Dlatego Pan Jezus, Łukasz, ewangelista w natchnieniu Ducha, tak wyraźnie o nich wspomina, żeby dać nam tą myśl. Kiedykolwiek jesteśmy na spotkaniu z Jezusem, tak jak dzisiaj, nie zamykajmy swoich serc. Bo możemy wyjść tacy jak oni, nic nie przeżywszy. To inni mogą przeżywać, a ty nie. Jeśli będziesz siedział już zamkniętym sercem albo z własnym schematem, jak to powinno wyglądać, możesz wyjść nie przeżywszy nic. Ale dziś otworzymy swoje serca na to, jak On chce działać. Ja nie wiem jak, On wie. I otworzymy swoje serca, aby dać Mu możliwość i sposobność. I ten werset 17 kończy się tym, od czego rozpocząłem. A była w nim moc Pana, dzięki której uzdrawiał. Powiedziałem, że to jest słowo na dziś. Że to jest słowo dzisiejszego dnia. Wierzysz, że Bóg uzdrawia? Prawie nic nie usłyszałem. To co? Wierzymy, że Bóg uzdrawia? Wiecie, dlaczego tak pytam? Dlatego, że czasem nasza wiara budowana jest przez nasze doświadczenia. Czasem. Co jest oczywiście niewłaściwe, ale bywa tak. Kiedy modlisz się o coś i wydaje ci się, że twoja modlitwa jest niewysłuchana, tak naprawdę ona jest wysłuchana, tylko może trochę inaczej niż ty oczekiwałeś, to zaczyna potem być może podgryzać twoją wiarę. Wiem, o czym mówię. Kiedyś dawno chyba wspomniałem o tym, że wiele lat temu, kiedy byliśmy z żoną rok po ślubie, wtedy zachorowała mama mojej żony. I przez dłuższy czas modliliśmy się. To był niezwykły czas. Mi się wydaje, że trudno było go teraz powtórzyć w dzisiejszych czasach. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba przez pół roku jeździliśmy tam codziennie. Autentycznie, codziennie. Nie tylko my. Wiele osób spotykało się tam na modlitwie. Ileż my mieliśmy słów, ile obietnic. Podstawowa obietnica była, że będzie zwycięstwo. I było. Ale inaczej. Nie tak, jak myśmy oczekiwali. Ona odeszła. To było zwycięstwo, bo Pan ją zabrał. Myśmy czegoś innego oczekiwali. I powiem wam, że kiedy bezpośrednio po tym fakcie zostaliśmy poproszeni o modlitwę o kogoś innego, wiecie, że jakoś tak było trudno? No jak to tak? Myśmy ledwie co przeżyli jakiś w naszym pojęciu zawód, bo to było takie świeże. I wtedy ta modlitwa jakaś taka była, jakaś taka inna, jakaś taka trudna. Ale to jest odległy przykład, a mamy świeższe. Zeszłoroczne choćby, mniej więcej rok mija od pogrzebu naszego pastora. Ileż było modlitw. A jeszcze świeższy, we wtorek żegnaliśmy naszą siostrę Martę. Modliliśmy się przy żonią. I to też są fakty, prawda? Tylko problem w tym, jak ich zinterpretujemy. Problem, jak do nich podejdziemy. Bo jeśli podejdziemy do nich w ten sposób, że uznamy, że Bóg nie działa, albo uznamy, że Bóg nas nie słyszy, albo uznamy jeszcze gorzej, że On nas nie kocha, to brniemy w ślepą uliczkę. Niektórzy twierdzą, że jeśli się modlisz, a Bóg nie odpowiada, to znaczy, że masz mało wiary. Absolutny błąd. To nie jest tak. Ale chciałbym, żebyśmy wyciągnęli z tego wszystkiego dobre wnioski, właściwe wnioski. Przede wszystkim takie, że Bóg jest wszechmogący. Że Bóg jest wszechmogący i może jednym słowem, jednym tchnieniem uzdrowić każdą chorobę, dotknąć każdego problemu. No tak czekam na jakiś entuzjazm. Bo to jest prawda, moi drodzy, to jest coś niesamowitego. Ale z drugiej strony,
Ale z drugiej strony musimy wiedzieć, że Bóg jest Bogiem suwerennym. I nie nam Jemu rozkazywać. Że Bóg jest Bogiem suwerennym i On czyni to, co zechce. Ale czymś niesamowitym jest to, że On czyni to wszystko z miłości do nas. I to jest kłopot. I to jest kłopot dla nas zrozumieć, że On naprawdę to czyni z miłości. Trudno nam było zrozumieć, że odejście naszej mamy było czymś najlepszym. Do dziś tego jakoś nie rozumiemy, żeby tak było, ale wierzymy, że tak jest. Kiedy doświadczasz czegoś, czego niekoniecznie się spodziewałeś, trudno zrozumieć, że Bóg robi to, co najlepsze dla ciebie w tej chwili. Ale taka jest prawda. Jeśli jesteś w Jego rękach, On robi dokładnie to, co jest najlepsze dla ciebie. Z ogromnej miłości. Nie musisz tego rozumieć. Bóg nie musi się przed tobą tłumaczyć, dlaczego tak robi, bo jest Bogiem. Moi drodzy, faktem jest niezaprzeczalnym, że choroba nie jest od Boga. Że choroby Bóg nie powołał do istnienia. Choroba przyszła w wyniku grzechu, w wyniku upadku. To jest bardzo szeroki temat i być może kiedyś do niego szerzej wrócę. Ale z drugiej strony, drugim faktem jest, że Bóg może choroby używać. Jeśli ktoś chciałby temu zaprzeczyć, to znaczy, że do końca ma problem z Pismem. Bo na kartach Pisma znajdziemy takie fakty. Ale w moim życiu wielokrotnie, kilkukrotnie przynajmniej, był taki przypadek. Nie będę teraz go opowiadał, już go kiedyś opowiadałem, że dzięki temu, że Bóg mnie dotknął chorobą, zostałem uratowany. Moje życie duchowe zostało uratowane. Moi drodzy, ale faktem największym jest to, że Bóg ma moc. I Bóg ma dziś moc i daje nam prawo, nie tylko prawo, nawet więc nakaz, abyśmy się modlili. W Marka 16:18 jest ten nakaz, żebyśmy na ręce na chorych wkładali, a będą uzdrawiani. Bóg jest wierny, On stanie za swoim słowem. Moi drodzy, to dlaczego ten wstęp? No fajnie, chcemy się modlić, a tak rozpoczynam. Moi drodzy, bo chcę być uczciwy. Dlatego, że jeśli budujemy złe oczekiwania, jeżeli budujemy jakby takie oczekiwania na wyrost, mówiąc, że wszyscy zawsze będą uzdrowieni, to co po tym, jeśli stanie się inaczej? To potem są rozbitkowie, którzy nie wiedzą, co z sobą zrobić. Moi drodzy, powiedziałem na wstępie przed chwilką, że czasem właśnie okoliczności budują naszą wiarę. I to jest wielki błąd. Budować naszą wiarę powinno tylko Boże Słowo, nie okoliczności. Chyba się rozumiemy. Ja powiedziałem o tym, co wydarzyło się w naszym życiu, ale to był błąd. Słyszałem kiedyś cytat, wypowiedź pewnego Bożego męża, Bożego sługi, który powiedział tak: jeśli bym już nigdy w życiu miał nie przeżyć cudu uzdrowienia, więcej, gdybym nigdy więcej modląc się o kogoś nie zobaczył cudu uzdrowienia, to i tak zawsze z całą mocą na zawsze będę wierzył w Boże uzdrowienie. I z całą mocą i z całą determinacją będę się modlił o innych. Wróćmy do naszego tekstu. On opisuje tą sytuację, że oto przyjaciele przynieśli sparaliżowanego przed pewien dom, gdzie Jezus nauczał. Przynieśli go tam, dlatego że on tam sam nie mógł przyjść, prawda? Czy ten sparaliżowany sam mógł przyjść? No nie mógł, więc przynieśli go przyjaciele. Wiecie, i to jest myśl również dla nas. Czasem nie możesz czegoś zrobić sam. Czasem nie masz już siły, żeby coś zrobić sam. Dlatego są takie chwile jak ta. Dlatego są takie chwile jak nasze niedzielne nabożeństwa czy nasze modlitwy, kiedy wspólnie razem możemy stanąć, wspomagając siebie nawzajem, modląc się jedni o drugich, aby Bóg mógł dotykać naszych serc i naszych ciał. Ale kiedy oni przyszli, napotkali na problem. Poważny problem. Zobaczcie, przynieśli go w pełnym oczekiwaniu, że teraz wydarzy się cud. No i nie mogą wejść. Nie mogą dostać się przed obecność Pana Jezusa. I myślę, że niektórzy z nich mogli powiedzieć, no cóż, zrobiliśmy wszystko. No przecież wszystko zrobiliśmy. Nie da się już nic więcej zrobić.
Ale minimum jeden z nich musiał powiedzieć, no nie, musimy coś zrobić. Musimy coś więcej zrobić. Musimy być tymi, którzy nie ustąpią. No i wiecie, co zrobili. Przeczytaliśmy przed chwilką. Coś niekonwencjonalnego, coś nadzwyczajnego. Rozebrali dach i w ten sposób ten chory znalazł się tam, gdzie się miał znaleźć, przed obliczem Pana Jezusa. I to nam mówi, moi drodzy, o nieustępliwości w modlitwie. O tym, że jeśli napotkasz przeszkodę, nie rezygnuj. Jeżeli napotkasz przeszkodę w postaci choćby tego, że raz, drugi, trzeci, piąty twoja modlitwa nie uzyskała jakby odpowiedzi na już, to nie rezygnuj. To nie rezygnuj. Ileż słów znajdujemy w Biblii na ten temat. Ileż historii mówi o tym, by nie rezygnować. Pamiętacie tą kobietę syrofenicjankę, o której też tu niedawno pastor Tomczyński wspominał. Ileż ona miała przeszkód. Jak mało kto. Wręcz zniechęt, wręcz zniewag. Ale nie odstąpiła. A ten człowiek, który przyszedł o północy i pukał do drzwi swojego przyjaciela, prosząc go o chleb, również słyszał nie. Wyraźną odpowiedź słyszał nie. Zostaw mnie, północ, nie wstanę. A jednak był nieustępliwy. A więc kolejną myślą jest dla nas, siostry, bracia, abyśmy w naszych modlitwach nie wycofywali się. Choćbyśmy nawet napotkali na przeszkodę. Choćbyśmy nawet przyszli i nie ma jak wejść, tak jak tamci. Ale jeżeli będziemy nieustępliwi, to uzyskamy odpowiedź. I kiedy, idąc dalej, ten chory znalazł się, ten sparaliżowany, znalazł się przed Panem Jezusem. Spodziewam się, wyobrażam to sobie tak, że oni spuszczając go na noszach, tam, wiecie, zaglądają w dół. Co tam się będzie teraz dziać? Chory leży, Jezus koło niego stoi. Ci tam zaglądają z dachu i słyszą. Synu, odpuszczone są twoje grzechy. Co? Przecież nie po to, żeśmy go tu przyprowadzili. Grzechy? Przecież on jest sparaliżowany. O jakich grzechach Jezus mówi? Przecież przyszliśmy po to, żeby Bóg go dotknął, żeby Jezus go dotknął, żeby on wstał, żeby zaczął chodzić. A Jezus mówi o grzechach. Ale Jezus wiedział, co robi. Bo Jezus doskonale wie, że najważniejszą potrzebą w życiu człowieka to jest przebaczenie grzechów. To jest nowonarodzenie. To jest zbawienie. Nie ma ważniejszej potrzeby. Słuchajcie, jeśli by ten człowiek tylko i wyłącznie został uzdrowiony, to co? Wstaje, wychodzi, cieszy się, za chwilkę zapomina o wszystkim. Nie wiem, w jakim wieku był ten człowiek, ale może żyje jeszcze tam kilkanaście lat i tak jego życie zmierza do piekła. Co to pomogło? Co to dało? Troszkę mu pomogło i tyle. Moi drodzy, uzdrowienie pomoże ci żyć w lepszym komforcie. Kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. Ale zbawienie daje życie wieczne. Daje życie na wieki. Moi drodzy, to jest coś, co Jezus wiedział, że od tego musi rozpocząć. Że to jest najważniejsza sytuacja, najważniejsza, najpilniejsza potrzeba tego człowieka. Jeśli ktoś jest na tym miejscu lub słuchać tego będzie przez internet, a twoje życie nie jest pojednane z Bogiem, jeżeli nie jesteś jeszcze Jego dzieckiem tak naprawdę, jeżeli nie masz pewności zbawienia, to musisz rozpocząć od tego. To jest absolutnie podstawowe, aby przyjść pod krzyż. Jezus umierał na krzyżu. Będziemy to za tydzień wspominać, świętować. Mamy święta, będziemy o tym mówić szerzej. Ale myślę, że znamy moc krzyża. Tam Jezus umierał za ciebie. Przelał swoją świętą krew. Twoje winy wziął na siebie i za nich zapłacił. I możesz być wolny. Możesz być wolny. Uczyń to, jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś. Jezus zatroszczył się o dwie najważniejsze potrzeby tego człowieka. O zbawienie, ale również o uzdrowienie. Słuchajcie, jeżeli Bóg ma moc rozprawić się z grzechem, rozprawić się z przekleństwem grzechu, jeżeli Bóg ma moc rozprawić się z kajdanami grzechu, to tym bardziej ma moc rozprawić się z jego konsekwencjami. Prawda?
z jego konsekwencjami w postaci, załóżmy, choroby, w postaci różnych innych, jak zniewoleń, jak jakieś depresje, jak może myśli samobójcze, jak jakieś zranienia, jakieś złe doświadczenia, odrzucenia, cokolwiek. To wszystko konsekwencje grzechu. Jezus tym bardziej ma moc dziś rozprawić się z nimi w twoim życiu. Ale słuchajcie, to nie działa z automatu. To nie działa tak po prostu. Skoro Pan Jezus umarł na krzyżu, to już to się rozpływa na cały świat. Gdyby tak było, cały świat byłby zbawiony. Ale tak nie jest. Prawdą jest, faktem jest, że 2000 lat temu Syn Boży rozpiął swe ręce na krzyżu. Jego krew się lała za twój grzech. Ale ten fakt nic nie zmieni w twoim życiu, jeżeli ty sam nie będziesz pokutował. Jeżeli ty sam nie przyjmiesz tego daru dla siebie osobiście. Jeżeli nie wyznasz swoich grzechów przed nim i nie poprosisz go o zbawienie. Podobnie jest i z kwestią uzdrowienia. Zobaczcie, kiedykolwiek Jezus, chodząc po tej ziemi, uzdrawiał z reguły na prośbę. Pamiętacie, nawet w sytuacjach, kiedy to było nader oczywiste, Jezus chciał to usłyszeć. Choćby ślepy Bartymeusz. Wszyscy wiedzieli, jaki ma problem. Nawet jego strój, jego płaszcz to zdradzał. To było oczywistą oczywistością dla każdego, tym bardziej dla Jezusa. Choćby nawet nikt nie wiedział, to Jezus wiedział. Ale kiedy On przychodzi i mówi, ratuj mnie, zmiłuj się nade mną. Jezus pyta, co chcesz, abym ci uczynił? Jezus chce to usłyszeć. Więc dziś powiedz Jezusowi, co chcesz od Niego. Powiedz Jezusowi dzisiaj, czego oczekujesz, jaką masz do Niego prośbę. W tej historii ta prośba jest troszeczkę ukryta. Bo wydaje się, że odpowiedzialność za nią wzięli ci przyjaciele. Że to oni go przyprowadzili, więc oni byli wyrazicielami jego woli. Ale nie do końca. Uruchommy trochę wyobraźnię. Zobaczmy, może gdzieś w pobliskiej wiosce ten sparaliżowany leżał w swoim domu. Może trochę przekoloryzuję, ale pomyślcie. Czy mogło być tak, że oto przychodzą do niego przyjaciele i mówią, słuchaj, Jezus jest w pobliżu, zabieramy cię i idziemy z tobą. A mówi, nie, zostawcie mnie. Po co mi jakiś Jezus? O co wam chodzi? Ja nie chcę niczego. A oni go biorą, nie mógł się bronić, bo sparaliżowany i idą z nim. Mogło tak być? Nie sądzę. Nie wierzę w to. Wierzę, że była zupełnie inna okoliczność. Ten człowiek dowiedział się skądś. Ktoś mu powiedział, ktoś mu zaświadczył, ktoś przyszedł do niego z Ewangelią. Ktoś dotarł do niego. To apel do nas również, żebyśmy docierali do innych, bo to uruchamia dopiero całą resztę. Więc ktoś dotarł do niego z Ewangelią, z wieścią, że jest Jezus, ze świadectwem, co Jezus czyni. On tego zapragnął. I kiedy usłyszał, że Jezus jest w pobliżu, jestem przekonany, że to On zawezwał. Że to On zaprosił, poprosił kogoś o pomoc. I dlatego stanęli przed samym Panem ich Jezusem. Ale i w tym momencie, słuchajcie, jeszcze dalej swoją wyobraźnię spróbujmy rozkręcić. Już jest ta sytuacja, że oto Jezus stoi, a ten człowiek sparaliżowany leży przed Nim. Byliście kiedyś w sytuacji takiej, że leżycie bez możliwości poruszenia się, a lekarz nad wami się pochyla? Ja byłem. Kiedyś mi się przytrafiło, że odwieziony erką na sygnale, jeszcze mnie pasami chcieli pospinać, żebym się nie ruszał, zestresowany cały. I kiedy w końcu gdzieś tam na sorze, leżąc do góry głową, sufit oglądając, w końcu zjawił się lekarz. Domyślałem się, bo ktoś na biało ubrany ze słuchawkami na przeszkodzie. To wiecie co? Ja się nie rozglądałem znudzony, ale mój wzrok skierowałem na niego. Takim poczuciu, że on mi pomoże. Że teraz nareszcie sprawa pójdzie do przodu. Skoro zjawił się lekarz, mój wzrok spotkał się z jego wzrokiem. To jest niedoskonały przykład, tylko coś obrazujący. Ale wyobraźcie sobie,
tego człowieka leżącego u stóp Pana Jezusa. Nie sądzę, żeby on się rozglądał i patrzył tam na tych czterech przyjaciół na dachu, którzy na niego zaglądają. Że się rozgląda, dużo ludzi w tym pomieszczeniu. Nie wierzę w to. On był spragniony. On był oczekujący pomocy i utkwił swój wzrok w Jezusie. I ten wzrok wyrażał jedno, Panie, ratuj. Ten wzrok wyrażał, Panie, ratuj mnie. Potrzebuję Twojej pomocy. Wiecie, w tym wzroku, w spojrzeniu na Jezusa jest coś niesamowitego. Pamiętacie tego chromego, który siadywał przy bramie pięknej świątyni, kiedy przechodził Piotr i Jan. Kiedy stanęli przed nim, od czego rozpoczęli? Spójrz na nas. Prawda? Spójrz na nas. On musiał swój wzrok skierować, skoncentrować się na nich. Być może on był, wiecie, znudzony już tą sytuacją. Przechodzą ludzie, przechodzą. Już taką apatię popadł, trzymając może coś, do czego wkładano te pieniążki. A być może patrzył na nich. Może patrzył na Piotra i Jana, ale patrzył na nich jako na dwie skarbonki, które może mu coś tam dadzą. A on mówi, Piotr i Jan, popatrz na nas, bo chcemy, żebyś zobaczył Chrystusa, który może ci pomóc. Kiedy mówię o spojrzeniu, przypomina mi się ta pieśń. Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż. Uzdrowi Jezusa go krew. Spójrz, spójrz, bracie, spójrz. Pamiętacie taką historię ze Starego Testamentu, kiedy to spojrzenie miało kluczowe znaczenie dla życia człowieka? Myślę, że pamiętacie. Czwarta Księga Mojżeszowa, 21 rozdział. Jest mowa o tym, że kiedy lud zniecierpliwił się, kiedy lud zaczął narzekać, kiedy lud zaczął mówić straszne słowa. Nie będziemy tego odszukiwać ze względu na czas, ale lud zaczął mówić straszne słowa. Mówili do Boga, zbrzydł nam już ten nędzny pokarm. Mowa o mannie. Mannie, którą mieli codziennie, za darmo. Mannie, która była najdoskonalszym pokarmem, która pozwalała im w tych strasznie trudnych warunkach być zdrowymi. A oni mówią, zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Ale to jest jakby inny temat troszkę naszej wdzięczności, postawy. Ale w związku z tym Pan Bóg posyła na nich plagę węży jadowitych. Myślę, że być może nie od pierwszego momentu skojarzyli, co się stało. Bo węże jadowite w tamtym klimacie to nie było nic takiego nadzwyczajnego. Ale skala zjawiska uzmysłowiła im, że jest coś nie tak. I zrozumieli swój grzech, zrozumieli to, w czym zabrnęli. Przyszli z pokutą, przyszli do Mojżesza, przyszli go błagać, żeby modlił się i odwrócił tą sytuację od nich. I Mojżesz staje przed Bogiem. I co? Zobaczcie, czyż Pan Bóg nie mógł jednym słowem powstrzymać tej plagi? Pan Bóg jednym słowem mógł spowodować, żeby te węże, nie wiem, wyschły. Cokolwiek. Albo nawet bardziej spektakularnie, żeby, nie wiem, na jedno miejsce się gdzieś zebrały jak komartwe. Cokolwiek. Pan Bóg miał moc jednym słowem zatrzymać, a wybrał coś innego, aby nam dać ten niesamowity wzór i przykład tego, co stało się na krzyżu. Oto na drzewcu miał być zatknięty wąż. To musiało trochę trwać. Nie wiem, jaką tam mieli technologię, żeby zrobić miedziany odlew. To musiało troszkę trwać. Tymczasem jad krążył. Tymczasem kolejne ukąszenia. Ale kiedy ten wąż został zatknięty, był ratunek. Moi drodzy, na czym polegał ratunek? Co było ratunkiem? Ten wąż był dla nich ratunkiem? To drzewce? No, ktoś może odpowiedzieć? Spojrzenie wiary. Spojrzenie wiary. I tylko to ich uzdrawiało. I tylko to przynosiło ratunek od śmierci. Wiecie, ten jad żmij jest symbolem dzisiaj przede wszystkim
jadu grzechu. Przede wszystkim jad żmii symbolizuje nam po prostu jad grzechu, który jeśli nie jest rozprawiony z nim, jeśli Bóg nie oczyścił twojego serca, to ten jad krąży w twoim duchowym krwiobiegu. I nic nie pomoże. Nie ma na to innej odtrutki. Na ten jad grzechu nie ma innego antidotum, innej odtrutki, jak tylko krew Jezusa. Jak tylko wiary, spojrzenie twoje na krzyż Golgoty. Jeśli chcesz polegać na czymkolwiek innym, zawiedziesz się. Jeżeli chcesz polegać na swoich uczynkach, na tradycji, na czymkolwiek innym, zawiedziesz się. Ten jad cię w końcu zabije. Ale jest możliwość. Jest możliwość swój wzrok, wiary wzrok podnieść na krzyż i przyjąć ratunek z krzyża. Jeśli ktoś uważa, że to jest dziwne, głupie, niepotrzebne, okej, możesz tak uważać. Ale konsekwencje są jedne. Izraelici mogli tak samo to potraktować. Ktoś leżąc tam już chory, mógł się zdenerwować i powiedzieć, jaki tam drzewce, jaki miedziany wąż, o co chodzi, po co, bez sensu. Nie spojrzał. I co? Za chwilkę był martwy. W swojej mądrości był martwy. Nic mu to nie pomogło. Ale jeśli otworzył swoje oczy i z wiarą popatrzył na krzyż, już mówię tym obrazem nowotestamentowym, popatrzył na to drzewce z wężem, jego życie zostało uratowane. Niedawno, dokładnie to w piątek, słyszałem świadectwo, jak wspomnienie, jak kilka tygodni temu modliliśmy się o pewnego człowieka w Niemczech, który był bardzo chory. W Niemczech, choć pochodzenia z Polakiem, wyjechał tam. Modliliśmy się o cud nad jego życiem i w piątek usłyszałem zakończenie tej sprawy. Ten człowiek, kiedy modliliśmy się o niego, dotarła do niego prawdopodobnie chyba jego mama i nie po raz pierwszy zwiastowała mu Ewangelię, nie po raz pierwszy. Ale wiecie, ten człowiek się nawrócił. Ten człowiek spojrzał na krzyż. Ten człowiek świadomie oddał swoje życie Jezusowi i po dwóch dniach odszedł do Pana. Czyż to nie jest piękne? Może oczekiwalibyśmy na uzdrowienie, ale Pan Bóg zadecydował inaczej. Ale on odszedł do Pana. Zbawiony, pojednany, życie jego uratowane, zdążył spojrzeć na krzyż. Ten jad żmii, o którym mówię, po drugie również oznacza, czy symbolizuje nam właśnie konsekwencje grzechu, o których mówiłem wcześniej, czyli choroby, czyli wszelkie inne zniewolenia, wszelkie inne sytuacje, z którymi się zmagamy. I słuchajcie, on ma moc się z tym rozprawić. Krzyż Golgoty ma moc się z tym rozprawić. Zanim Jezus przelał swoją świętą krew na krzyżu, zanim oddał swoje życie, jego ciało było zmasakrowane. Jego ciało było poranione, zbiczowane. Nawet nie wiem, jakiego słowa użyć. Ale czytamy w Izajasza 53 rozdziale, że jego ranami jesteśmy uleczeni. Wierzymy w to? Nikt tego zdania nie odwołał. Minęło tyle lat i tego zdania nikt nie anulował. Jego ranami jesteśmy. Jesteśmy uzdrowieni. Możemy to powtórzyć? Jego ranami jesteśmy uleczeni. Ale warunek. Wiary, spojrzenie na Jezusa. Wiary, spojrzenie, twojej wiary, spojrzenie na Jezusa. Zauważ, tam Bóg na pustyni nie powiedział do Izraelitów, spójrzcie na Mojżesza, spójrzcie na Arona, to moi słudzy, oni wam pomogą. Nie. Spojrzenie miało być skierowane na to drzewce symbolizujące nam krzyż. Kiedy za chwilkę będę zapraszał, abyś, jeśli masz potrzebę, wyszedł do przodu, nie zrób tego błędu. Nie patrz na ludzi. Nie patrz na kogokolwiek z nas. Patrz tylko na Jezusa. Patrz tylko na Jezusa. W Nim jest ratunek. W Nim jest odpowiedź.
Psalm 34, werset 6. Spójrzcie na Niego. Chcę tak mocno zaakcentować to słowo. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I wasze twarze nie okryją się wstydem. Inny przykład mówi, spojrzeli na Niego i rozpromienili się. To jest efekt, kiedy spojrzysz na Jezusa. Dalszy werset mówi, ten biedak wołał i Pan go wysłuchał i wybawił go od wszystkich jego trosk. To jest słowo do ciebie na dziś. Jeśli spojrzysz na Pana, to możesz wiedzieć, że kiedy wołasz, Pan cię wysłucha i wybawi cię od wszystkich twoich trosk. Werset poprzedni, piąty mówi, zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Dlaczego, moi drodzy, my wierzymy w uzdrowienie? Dlaczego my ogłaszamy uzdrowienie? Dlaczego ogłaszamy Jego pomoc, Jego ratunek, Jego zbawienie? Bo przede wszystkim znajdujemy to w Słowie. Kiedy czytamy Ewangelię, te cztery Ewangelie piękne, ileż miejsc mówi o tym, ileż czasu Jezus w swojej służbie poświęcił na to. Ileż miejsc czytamy, kiedy ludzie w danej miejscowości przynosili wszystkich chorych, wszystkich źle się mających, sparaliżowanych, ślepych, trędowatych i tak dalej, i tak dalej. I czytamy zawsze takie słowo. I Jezus uzdrawiał ich wszystkich. Więc to, co jest napisane w Słowie, jest naszą bazą, jest naszym fundamentem, że Jezus ma moc i dzisiaj to czynić. W Dziejach Apostolskich jest zapisane, kiedy Piotr w domu Korneliusza głosił Ewangelię, mówiąc o Jezusie, mówi tak, Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą. I chodząc, czynił dobrze, uzdrawiając wszystkich i tam dalej jest, ratując czy uwalniając. Moi drodzy, ten sam Jezus namaszczony, pełen mocy, jest dzisiaj pośród nas i chce to czynić. Tylko dwie rzeczy. Nie bądź jak faryzeusz, który ma swoje klapki, swoje schematy. A po drugie, wiary spojrzenie na Jezusa. On ci pomoże. I to jest jakby pierwszy dowód tego, czy powód, dla którego w to wierzymy, wyznajemy. Czyli Pismo Święte, Słowo Boże. A drugi nasze doświadczenie. Zapytam tak. Kto z was przeżył choć raz w życiu prawdziwe Boże uzdrowienie? Ręka do góry. No nie wiem, czy wszystkie, czy nie wszystkie, ale prawie. No to chyba już nie muszę nic więcej przekazywać. Skoro przeżyliście, to wiecie, że to działa. Skoro doświadczyliście Jego mocy, to wiecie, że to działa. Patrzę na czas. Jeszcze 3 minutki. A potem będziemy się modlić. Wiecie, ja mniej więcej z reguły na bieżąco przy różnych okazjach, czy jakichś modlitwach, czy w różnych innych okolicznościach, mówię na bieżąco, jeżeli coś przeżyję, jakiś dotyk uzdrowienia, więc nie będę powtarzał tych najświeższych. Zupełnie sobie nie przypominam, czy kiedykolwiek powiedziałem coś bardzo odległego. Jeżeli tak, to dla kogoś to będzie powtórką. Jeżeli nie, no to będzie to coś świeżego. Mając, 10-8 lat, zachorowałem bardzo gwałtownie i bardzo nagle. Okazało się, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, zapalenie opon mózgowych. Słuchajcie, kiedy to było? Miałem około 8 lat. Możecie sobie policzyć mniej więcej, jaka to przestrzeń czasu, jak medycyna wtedy funkcjonowała. Kiedy lekarz wezwany przyszedł do domu, z opowiadań to znam, przerażony, kiedy mnie zobaczył. Ja już byłem całkiem sztywny. Już nie miałem całkowitą sztywność od stóp po szyję, po głowę. Lekarz mógł powiedzieć tylko jedno. Natychmiast do szpitala. A moja mama miała jakiś impuls od Boga i powiedziała mu nie.
Jeśli będzie potrzeba, to rano. To było jakoś po południu. A lekarz taki zdenerwowany powiedział, rano to już będzie za późno. Za późno to już jest. Rano już nie będzie po kogo przyjeżdżać. Ale wiecie, była wtedy nabożeństwo. Była placówka w Równi, tam gdzie mieszkamy. No, kilometr od nas. Trwało nabożeństwo. Mama posłała po braci, którzy tam usługiwali. W tym czasie akurat mieliśmy gościa, był tam brat Kazik Sosulski, był brat Michał Hedzik, ówczesny pastor wtedy. I oni przyszli. I z tego, co mi potem rodzice opowiadali, to kiedy przyszli, nie byli zbytnio uśmiechnięci. Widzieli, że jest sytuacja dosyć tragiczna. Ale po prostu to, co mogli, to zrobili. Po prostu się pomodlili. Po prostu nałożyli ręce i się pomodlili. I poszli. Wiecie, a ja zasnąłem. I za godzinkę, dwie obudziłem się zdrów. Zupełnie. Nawet nie byłem osłabiony. Nawet nie miałem jakiegoś osłabienia po takiej temperaturze, która mnie tak trafiła. Po prostu zdrowy. Taki jest Bóg. Nie wiem, czy wspominałem o tym wcześniej, ale nieważne, kiedy to było, to jest fakt. I Bóg jest taki sam dzisiaj. I Bóg może ciebie dotknąć. I chciałbym, powoli kończąc, zwrócić uwagę jeszcze na werset ostatni. Ostatni w sensie tego fragmentu, którego przeczytaliśmy. Ten werset 26 mówi o reakcji ludzi, o reakcji tłumów. W Biblii Warszawskiej jest napisane, że tłumy powiedziały, widzieliśmy wielkie rzeczy dzisiaj. Ten przekład mówi, zobaczyliśmy coś, co wykracza ponad ludzkie pojęcie. Wiecie, jak ja kocham ten werset. Bo znowu wierzę, że on opisuje dzisiejszy dzień. Że jeśli masz pragnienie, masz oczekiwanie, jeśli tęsknisz za Bożym działaniem dzisiaj, to może być to werset dla nas. Wiecie, kiedy spotyka się nasze oczekiwanie, nasze pragnienie, nasz wzrok na Niego skierowany z Jego obecnością, to będziemy mogli powiedzieć, że wielkie rzeczy Bóg czyni pośród nas. Amen? Oczekujemy tego?